Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w pierwszym odcinku z Battlefielda 4. Uznałem, że skoro są na internecie duża jeszcze ilość kluczy jest na Origina, tylko że to jest EA App, ale nieważne, kluczy na Origina działają na EA App, ja wracając. Witam was w pierwszym odcinku z Battlefield 4. Wiem, jest Wiedźmin na kanale, ale uznałem, że fajnie by było zrobić jednocześnie serię jeszcze z jakiejś gry, coś a la strzelanki, która będzie fajna, ciekawa, będzie miała super fabułę, a jednocześnie będę się świetnie bawił jak dziecko. Nie, żebym się nie bawił przy Wiedźminie, ale lubię te strzelanki, lubię jakiś taki obraz modernistyczności lub... Chciałbym się o to chodzić, to czasy współczesne lub nieco bardziej... bliskie lata 40 lub 50, wiecie, że apela do przodu, lub nawet kurna science fiction, niż kanał, wiecie, Infinite Warfare. Tak czy inaczej, robimy serię z Battlefield 4, całą kampanię przejdziemy, bez wyjątku wszystkie części, postaram się zrobić ciekawe miniaturki, żeby seria była ciekawa i w ogóle, mam nadzieję, że się seria spodoba i będziecie mnie wesprzeć, a teraz... Let's get going. Dlatego teraz odpalamy kampanię i lecimy. Tryb oczywiście normalny, bo będę mógł się skupić i jednocześnie grać sobie przyjemnie. A teraz zacznijmy. Misja pod wodą. Nie wiem, coś. Ja ostatni raz widziałem kampanię Battlefielda, jak gra wychodziła, czyli... 2013? Nie, nadal dźwięku nie słyszę. Co jest dźwiękiem nie tak? Zaraz. Zanim my tu więcej dźwięk, to ja tu dam go na 70%. O. Powinno być blisko. Sytuacji najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre rady, a ja pełne gacie. Pan pomóż tym siedzeniem. Wciąż do nieba. Kuźwa. Dostaniemy się tam. Słyszysz? Niby jak? Drzwi się zacięły. Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Arisz. Rekker, weź moją broń. Co ty kombinujesz, stary? Co ty kurwa odpierdalasz? Żeby przeżyć, wilk musi odgryźć sobie łapę. Strzelaj! Nie zgadzasz się, nie rób tego! No dalej, Rekker. A nie możemy go jakoś wydostać, nie wiem, odciąć mu nogi? Przecież można mu zwłoki jakoś ponieść. Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, chłopie, nie strzelaj! Wal w to okno, bo wszyscy zginiecie! No, skoro liczy się nasze życie... Nasze 40 minut wcześniej. A, 13, 14 minut wcześniej, okej. O, gro! I na wysokich. Byliśmy, fuck. Kieruj się do kryjówki. Rosjanie. Okej. Kieruj się do kryjówki, dojdź do swojej drużyny w kryjówce, okej. Halo? Koledzy, jesteście? Halo? I jesteśmy w jakimś... Co to kurwa jest? Afryka? Indie? Chyba nie wiem. Ale cóż no. Trzeba iść naprzód. To ten kwiatyk co był. To ten kwiat. Ładny kwiatek. A ściął mi gra, super. Nie wiem po raz, który będę już tu wchodził, ale mam nadzieję, że po raz ostatni, bo będę niepocieszony. Czemu mi ściął w ogóle grę? Halo? To jest nie tak z Battlefieldem w dzisiejszych czasach. Kurwa. Kurwa, Rekker. Znowu cię ubanie odstrzeliłem. Oj tam, kurna. Wyluzuj, pal. Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To byli Rusty, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj, synu. Masz dane? Tak, mam. Całkiem nieźle.
Kurwa, już prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo, gdzie jest Irish? Ja myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, tu dowódca grabarzy. Gdzie jesteś? Tu grabarz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebuję jej osłonowy. Dzień, Irish, pomożemy. Decker, chodź tu, przygotuj się. Osłaniacie? Zostaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha. Jak mam się przygotować? Bronię. Dobra, czyli to, a tutaj dam Skara. A czy mogę jakoś wygląd mu zmienić? A nie, już on ma. Dobra. Nie strzelać! Irish, uważaj! Kurwa! Zdaj ze mnie, kurwa! Lekker! Cele w oknach naprzeciwko! Gdzie tam? No, wychyl główkę. A czas pokazać nieco swoje umiejętności. Zginął. Nie żyje. Tam jest. Dobra, główka. Dobra. Jeszcze dwóch z lewej, ognia! To macie granata. Niech was granaty moje pochłoną. Dawaj tu! Coś się jeszcze rusza? Po wszystkim, czysto! Naprawdę to jest jakaś kurna Indie czy co innego. Jesteś cały? Albo coś na bazie Indii. Pewnie tamta wieża czy coś z którejś z tych budynków powinien mi coś mówić, ale mi nic nie mówi, bo ja nigdy nie byłem w tym miejscu. Dobre, panie Dan. Dan Dan. Dun Dan Din Dun. Din Dun Dan Dun Din Dun Dan Dun Dede. O kurwa! Ku, atakuj, dobra. To wiem. Gdzie oni są? A dobra, tutaj był. Ostrożnie, są w mocnych pokojach. No, przynajmniej sobie ich oznaczyłem. O kurna, odblokowałem nową broń. Gdzie coś? To mi się podoba. Nowa broń. Ale że jak 12? O kurwa! Boże, co tu się dzieje? Ledwo co tu przyszedłem. Jedyna droga na dół. Oni też mają to? Tak, oni też mają. No tu samo broń. Pewnie na te się tak się przełącza. Sobie z szybkiego multika odpaliłem wcześniej, żeby się sprawdzić. Ammo. Albo ładunki wybuchowe. Nie, ładunki wybuchowe. O to czy można niszczyć elementy z drewna, szkła lub nie. Okej, no to ja wiem. Grałem w końcu trójkę. Dobra, czyli mamy tak. Jeden gadżet, drugi gadżet. Lecimy. Okej, no to ja wiem. Dobra. Tędy wyjdziemy. Hacker, wejdź ze skrzyni ładunki. Dobra. Dobra. Uwaga, będzie wybuch. Czekajcie, trzeba to odpowiednio rozstawić. A zatem... niech... Dobra, niech Bóg oczyści tą ścianę. Dobra, dziękuję. Och, dziękuję Boże, żeś mi dopomoże. Miło cię słyszeć, Hawkins. Robimy postępy. Ładujcie się na ten dach, tylko szybko. Sprawdzisz teren, Rek? Jeśli zobaczycie, widzowie, w tej chwili zmianę jakości, to wiedzcie, że stwierdziło się tamte wideo, to znaczy były jakieś bardzo dziwne ścinki w trakcie nagrania. Nie wiem, czy to przez zbyt wysoki bitrate, czy przez co, dla pewności zmniejszyłem bitrate, dlatego jest nieco mniejsza jakość, tak samo pod względem... tak samo zmiana jakości pod względem... jak się to kurde nazywa? A, tak. Zmiana jakości pod względem gry też, bo zmieniłem tekstury na nieco niższe, na pewności. Nie wiem, co się jest tak, czy po prostu dlatego, przez to, że gra jest stara, czy co. Ale to trochę boli, że musiałem jakoś zmniejszyć, no ale cóż, życie. Boli, że jakoś musiałem zmniejszyć, no ale cóż, życie.
Dara, z chęcią zobaczę, jak Helik to ciśnie go. O nie! O nie! Ała, ła! Gościu, dostałeś po pysku. Pomóc tego... jakże wysokiej jakości helikopterem. A teraz wrócę do... Zetki. Jeśli widzicie tę bronię, to znaczy, że nawet ta misja druga w Szanghaju niestety się spierdzieliła, ale spokojnie, nagramy to bez żadnego problemu. Nie ma mowy, żebyśmy opuścili tą serię, mimo ich niestety błędów. Już, daję! Ła, ała, ała! Nie! Nie widziałem kiniola. Kompletnie nie widziałem kiniolu. Miałem pojęcie, że to tak blisko są. No bo słyszę. Tu jest jeszcze kiniol. Tu jest. Ała, ała, ała. Nie, Rosjanie, tylko oni mają jakieś dziwnie się odzywają. Ała. Tak, trzeba dać trochę snajperką przygrzeć. Jeden, drugi. Czekajcie, musimy przeładować. Zaraz, spokojnie, tu człowiek się wszystkim zajmie. Przyjąłem ogień osłaniający. Dawaj, ogień osłaniający, ja czekam na ogień. A, zginął? Chyba zaraz chłopie już miał osłonę. Uciekaj! Uciekaj! Aha, ha! To jest bróże. No i spoko. Ta jest! Nacieramy. I włożymy im coś w pupy. Dobra. Wszystko mamy, to nie trzeba się martwić. Pod względem amunicji to... to w sumie mogę dać sobie. I na razie tyle. Choć w sumie mógłbym tutaj dospróbować tego. Będzie duży wór, przynajmniej broni. O nie! Widziałem. No to jest scout rifle. Kurwa, ile tu granatników jest, że mają problem. A sobie wszystkich oznaczmy. Oznaczenia wrogów nigdy dość. Trafiony. Na daleko tam jest. Chociaż nie wiem, czy trafię. Nie trafię. Nie trafię. Chyba co ja się będę pierdzielił. Trafiać tamtego, a ja podbiegnę, kurda. Czeka. Czy słyszę jakiś Rosjan? O, dostawa kurna świeżych zwłok, pasuje mi. To gdzieś tu był na blisko jeszcze. A. Nie, 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 nie. Masz. To dawaj, wychyl. Na razie nie strzelę, super. Poczekaj się na idealną znowu okazję. No niech ktoś dziwny. Jest jeden. Tu się drugi. Jestem dwóch, da, jest dwóch. Jeden. Tam jest. Tam jest. Tam jest. To nic nie robią. Naprawdę tak w grze było, że mi nie pomagali. To się coś spierdzieliło z niewiadomych przyczyn. Da, jeszcze jeden. Nie trafiłem. No to strzelajcie. O, teraz coś tam strzelił, przynajmniej dwa pociski, nie wiem ile. Ała. Tak szczela. Dobra, koniec tego. Robimy plum pluma, plum. 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 Plum.
No i super, kurna, trzeba było wziąć wcześniej plum, a nie się, kurna, walić z tym. Mieć nadzieję, że nadal nagranie będzie dobrej jakości. Może bitrate nie będzie tak wysoki, ale wiecie, ważne, że wszystko będzie ok z filmikiem. To właśnie, nie możesz się winić za coś, co niestety musiało się wydarzyć, gdyż zostało to niestety oskryptowane, mój koleżko. W ogóle jak tam? Mam złoto. A, no bo tutaj mam co trzeba zrobić. Do kolekcji, okej, bronię są. Najszybsza, na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho, uważać. Dowódco grabarzy, odezwał się radar. Coś tam do was leci. It's your first time, guys? Dobra. Kutan spier. Ej, dlaczego wyzywasz penisa? Czemu nawołujesz do... Bo to jest kutas. Nie widzę w tym ani trochę krztydika. Koledzy, biegnijcie. Szybko, kurwa, bo nam zrobi, kurna, z dupy 10 średniowiecza. I pożegnam z duszkami. A mogę kolegów zostawić? A, bo to Irish. Co? O kurwa! Do góry idź, kolego, bo nam czekasz nas na kawałki. No przyznam, sytuacja robi się kajna gówniana. Powiem wam, jeśli nagranie mimo to będzie tak gówniane jak wcześniej, to ja przejdę na nagrywanie przez Nvidia GeForce'a, bo to jest po prostu śmieszne. Żyjesz, stary? Tak, widać gdzieś hołki i resztę załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij dana od braku! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę rekera! Moja noga! Boje, boje! Nogę rozgiewało. Będzie dobrze, Dani. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zawieszemy się. Tak, paliwo! Wiem! Tak! Rekę osłaniaj! Dobra, dobra. No już, wysiadaj, szybko! Wsiadaj! Pomogę. No proszę, pozwólcie, pomogę. Błagam. Nie, zabieraj się, proszę. Uciekaj stąd! Nic nie wiem. Rekę, daj minus. Ale po co się wrzacie? Zgniemy nogę! Czyliby co? No idę, idę, idę. Kurna, spokojnie, gościu. Od trzasku, żeby przeżyć, musi odgryźć sobie łapę. Dawaj, kość jest zmiażdżona, tylko tkanka i mundur nie dotrzymają. Well, dawaj, skoro chcesz, proszę bardzo. Na chwilę zatrzymam, żeby sprawdzić jedną rzecz. Boże, coś wybuchło. Powiem jedno, widzowie, jak nadal będzie tak pieprzyć się z OBS-em, to ja chyba OBS-a będę tylko używał do Wiedźmina, a jak będę nagrywał tego jakieś inne gry, to używam GeForce'a jak nic. A szybko, szybko, szybko. Słuchajcie, musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca nas śledzi. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt sforny, 3 km na zachód. Przyjąłem, forteca. To przy ten helikopter. Szukam. Moja noga! Oj tam, i tak by cię zabiła, że kurna... Nie wróciłeś.
W ogóle czekajcie. Dźwięk. Dam chwilowo na nieco niższy, bo jest troszeczkę dla mnie za głośno. No jadę, jadę, spokojnie. No kurwa, do mnie strzela. Rozumiem, że ta scena była już wcześniej, no ale po prostu... Ja nie lubię, jak coś do mnie strzela, gdy ja sobie spokojnie prowadzę jakiś samochód. Spokojnie się poruszam po tym jakże przepięknym miejscu. Zwanym, nie wiem, cing, ciang, ciąg, się nie wiem, gdzie my jesteśmy. A tu kurna, coś do mnie strzela. Zaprzestanie kurna swoich strzelniczych zapędów. No jestem. What? Co? 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 Dobra, no to lecimy po raz drugi. Everybody dance now. Bum, 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 bum. No i lecimy do wody. Tak. Grabarze przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest. Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. No widzowie, myślę, że ten odcinek był wystarczający jak dla nas. Tym bardziej przez te różne problemy tutaj, które się pojawiają. Dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Komentarze. Naprawdę wkurwienie po tym, jak zabito Shinsie. Co to za gość? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego Chie. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu, całej nienawiści, głównym celem. Będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z GU Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował agent CIA Laszlo Kodik. Nie możecie używać broni, chyba że w ostateczności. Wrecker, sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. No niestety, no. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego. Obym nie żałował. Sprawdźcie się to. Ale jak mam się sprawić, jak oni nawet nie trafiają, kurna, nie strzelają. Oni siedzieli na środku, oni mieli całkowicie wywalone i tylko ja coś robiłem. To co mnie pan prosi. Obie z wozem. Dobra, tutaj kończymy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, do zobaczenia. Trzymajcie się, ciao!